Witam pana doktora Krzysztofa Jakuba Błaszczyka, wicekuratora oświaty, kuratorem oświaty w Poznaniu. Pana wicestarostę powiatu wołoszyńskiego, pana Piotra Krajewskiego. Pana Stanisława Piosika, przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki i Powiatu Wołoszyńskiego, Rady Powiatu Wołoszyńskiego. Panią Katarzynę Lutkiewicz, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wołoszczynie. Pana Artura Walczaka-Mortazę, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Pana Zbigniewa Kowalewicza, prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Witam pana doktora Zdzisława Kościańskiego, naszego wykładowcę. Witam również dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, pana Mariusza Urbana, ale musiał nas opuścić. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, pana Janusza Wroskowiaka. Witam redaktorów, prasę lokalną, w tym panią Domagalską, redaktora Głosu Wolszczyńskiego. Szanowni Państwo, rok 2018 jest rokiem jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie Polaków, marzenie odzyskania własnego, wolnego państwa. Po latach niewoli, rusyfikacji, germanizacji, po wielkich powstaniach wolna Polska powróciła na mapę świata. Dzięki tym, którzy byli nieugięci, dzięki tym, którzy walczyli, nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Polacy reprezentowali w ówczesnych czasach różne obozy polityczne, ale potrafili się porozumieć w tej jednej sprawie, w sprawie niepodległej Rzeczypospolitej. Odzyskanie niepodległości dokonało się przez walkę, walkę zbrojną i bohaterstwo każdego Polaka podczas walk, podczas codziennej pracy, podczas dbałości o substancję materialną, podczas dbałości o kultywowanie tradycji narodowych. To codzienne trwanie polskich rodzin przyniosło nam sukces, jakim jest dzisiaj ciągle trwająca niepodległość. I pamiętajmy o tym, ona nie jest nam dana raz na zawsze. O nią zawsze musimy walczyć. Tak samo jak o zdrowie. Nie walczymy o młodość, młodość jest piękna, ona mija, ale niepodległość powinna trwać na zawsze. Drodzy Państwo, to, że Polska jest niepodległa, to zasługa nas też, ale naszych przodków. To zasługa obrońców Konstytucji 3 maja, żołnierzy powstań narodowych, wszystkich walczących żołnierzy I wojny światowej, w szczególności żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, powstań śląskich i oraz bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Pamiętajmy o tym, że mamy tak zwanych ojców naszej niepodległości. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale to Józef Piłsudski, to Roman Dmowski, to Ignacy Paderewski, to Wincenty Witos, to Wojciech Korfanty, to Ignacy Daszyńscy. To Polacy, którzy wspólnie przyczynili się do uzyskania i możliwości obchodzenia dzisiejszego jubileuszu stulecia niepodległości naszej ojczyzny. Dziękuję.